Ty, jest. Normalnie, jest klasztor. I zobacz, tu moglibyśmy ze spokojem to całe to odgrodzić. Normalnie, strefa wolna od zainfekowanych imienia Marcina Najmana. Zobacz, ile budynków do zaadoptowania. A? Dobre? Dobre chyba, co? Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Worek ziarna potrzebny, bo pole uprawne, mimo że już jest kwiecień i moglibyśmy zacząć produkować jakieś żarcie, będą stały odłogiem. Nasza strefa rzekomego bezpieczeństwa wcale nie jest bezpieczna, bo ludzie cały czas giną. Nie wygląda najlepiej. Mamy 3 oddziały, które w tej chwili znajdują się w naszej bazie. Zaczęliśmy dopiero budowę radiostacji, która będzie nam pozwalać zapraszać nowych ocalałych, bo potrzebujemy rąk do pracy. Nie jest to nawet kwestia tego, że brakuje nam jedzenia, nie jest to kwestia, że brakuje nam miejsc do eksploracji, brakuje nam rąk do pracy, żeby umocnić tutaj tą całą miejscówkę. Tak się zastanawiam. I generalnie problem jest taki, widzowie, że a gdybyśmy trochę szerzej odgrodzili to, tylko zastanawiam się, jaki jest sens odgradzania tego, jeśli te zombiaki i tak jak chcą, przechodzą przez to ogrodzenie, no nie? I to jest dosyć przykre. Mamy mało metalu, trochę więcej drewna. Trzeba by więcej metalu zbierać. Niech tutaj zbierają ten metal przede wszystkim. To jest nam najważniejsze. Ile mamy cegieł? 127. Moglibyśmy ceglany mur postawić. A gdyby tak... Nie no, musimy tutaj jakieś takie decyzje podjąć. Znajdujemy się obecnie na starym rynku Poznania. Tutaj fontanna, ratusz, koziołki, tego typu. Tutaj zombiaki czające się. Jest obecnie początek nocy, więc za chwilę będzie tutaj totalny gnój pod względem zombiaków, które będą atakować nasze włości. Kurwa, nie wiem jak to ugryźć. Musimy tutaj jakoś zbudować godne ogrodzenie w postaci ceglanego muru. Kurde, moglibyśmy tutaj tak poprowadzić mur, nie? Tak, tak, tak. Ewentualnie to jest jakaś opcja. Tylko oni by musieli tutaj zebrać, jakbyśmy ten budynek wyburzyli. Te dwa budynki, to tu już by można bramę postawić i wtedy poprowadzić mur tak, 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 tak. Tutaj nawet bramę można by postawić, zobacz, w ten sposób. Kurde, umocniona brama. Tylko metalową bramę możemy zrobić, ale moglibyśmy, zobacz, w ten sposób to zrobić. Trochę obracanie w tej grze jest słabo zrobione. W ten sposób, no nie? No właśnie, ale tutaj będą przeszkadzać te... To wywalić, to kompletnie wywalić. Czekaj, nie mamy ludzi, fuck! Czekaj, jednego naukowca trzeba oddelegować. Nie potrzebujemy w tej chwili tak szybkiego researchu. Później poprowadzić tu... Tu ten mur, ewentualnie wyburzyć dwa budynki, postawić tutaj kolejną bramę, poprowadzić tak dalej, poprowadzić tak, znaczy nawet tu, tak, tu kolejną bramę, to będziemy mieli trzy bramy i z tej strony, żeby z każdej strony była brama. Kumacie, o co chodzi, nie? Tu się nie mieści, nie wiem, czy tak duży mur to jest sens, czy to nie jest za duży teren. Tutaj też nie wchodzi, przeszkadza jakieś gówno, też leży jakieś gówno, co to jest? A, latarnia, nie. Zbierz metal. Na upartego, no nawet od tej strony musimy mieć bramy. Możemy mieć trzy bramy. To wtedy nam by całkiem duży estate, nie? Dało. Na filmikach ze Steama oni robią mur niedotykający domów. Może tylko tak działa. Może, zobaczymy. Ale w każdym razie potrzebujemy więcej ludzi. Potrzebujemy te dwa budynki. Tutaj na pewno musi być brama z jednej i z drugiej strony. Tutaj też by się przydała brama. No nic, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Największym problemem w tej chwili jest to, że nie mamy rąk do pracy. To w ogóle wywal mnie. Te bramki, co tutaj pobudowałem, to trzeba wywalić w pizdu. To się do niczego nie przyda. Wiem, że mam trzeci samochód, ale po co mi trzeci samochód? Będę potrzebował, to wtedy go zgarnę. No dobrze. Na razie spokojna chyba noc. O, no. Gdzie ta horda? Nie widzę tej hordy. O, idą. Kurwa, idą. I oczywiście tutaj będą się wpierdzielać, nie? Standardowo. One chyba tych szkiców nie będą rozwalać, prawda? Chyba nie. Ten budynek mi tutaj zaatakują. Musimy ich w otwartym polu tutaj zaatakować. O kurwa! Jakieś mutanty! O kurwa, ale ich jest! Oj, 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 giną nam ludzie! To jest bardzo niedobrze! Giną nam ludzie, zobacz. Wydupili nam w pizdu ludzi. Tutaj się schowajcie. Oj, oj, oj. Jest źle, jest mega źle. Jest mega źle. Oj, oj, oj. Nie no, jest koniec.
Game over, tyle zbudowania muru. Chyba będziemy musieli od nowa zacząć. No, tutaj za wolno jak się rozwijałem na początku, bo jeszcze nie kminiłem gierki. Ajajajajajajajajaj, chyba będzie trzeba od nowa zacząć. Wydaje mi się, że teraz jak już mam takie podstawy gry obeznane, to lepiej bym to rozegrał przez te pierwsze dwa tygodnie. No, no, bez kitu. Tak mi się wydaje. Przeżyliśmy. Ale jakim kosztem, nie? Jakim kosztem? Będzie ciężko teraz przetrwać. Przez to, że no przez wczoraj to się głównie uczyłem giereczki, nie? Myślę, że jakbym teraz od nowa zaczął, to bym sobie o wiele lepiej poradził. Bo już tak rozumiem mechaniki w grze. Widzowie, próbujemy tu odratować sytuację? Czy nowa kolonia w... nie wiem gdzie. Wszędzie na świecie możemy wybrać tak naprawdę lokalizację. Bo tu jest sytuacja jest mierna, nie? Mierna. Od początku mówicie? Kurwa, spróbujmy od początku, bo sam jestem ciekaw, czy rzeczywiście na tyle już kumam mechaniki w grze, żeby sobie poradzić z tymi, szybciej to rozwijać, no nie? Spróbujmy. Mam w razie czego zapis, więc nowa gra. No i szanowni państwo, pytanie podstawowe. Czy startujemy w Polsce, gdzie jest taka bieda, że nawet zombiaki z głodu umierają, więc są bardziej agresywne? Żary? Nie ma problemu. Westerplatte, daj spokój. Na Mazurach. O, Grodzisk Wielkopolski. Stęszew. Murowana Goślina. Skoki. Wągrowiec. Budzyń. Chodzież. Bóg w Warszawie, w Pałacu Kultury. Nie no, szczerze, to optowałbym za... Skoro teraz budowaliśmy się w Poznaniu, który jest jednym z największych miast w Polsce, to chciałbym zacząć w jakiejś takiej kurwa dziurze zajebanej. Żeby zobaczyć, czy dynamika rozgrywki się zmniejszy, czy będzie, nie wiem, mniej zapasów, ale mniej zombiaków. Ty, a jakbym... Poczekaj. A co jakbym, kurwa, na wyspie mogę zacząć na jakiejś... Mogę na przykład na Wyspach Kanaryjskich zacząć? To jak zombiaki będą się nowe pojawiać? Skąd na wyspie będą zombiaki? Na przykład taka wysepka. Przypłyną w pław, mówisz? Zombiaki Michaela Phelpsa? A może w Angolii, w Bimbale? Czekaj, gdzie jest Angola? O cholera. Bimbale gdzieś tutaj było, ale teraz znaleźć to tedy i spokój. Tu moja geografia się pokazuje. Lobogo! Nie no, w Polsce, kurde, w Polsce. Tak po prostu rozkminiam temacik, nie? Tak po prostu rozkminiam temacik. A może właśnie, ty, czekaj. Bimbale, szukaj. Bengal Zachodni? O kurwa, Walia. XD. Nowa Walia to w Australii. Nie ma Bimbale. Najgorzej. Bo Bimbale to nawet nie wiem, czy jest miejscowość, czy to nie jest miejscowość, albo raczej jakaś taka pustynia, czy coś w tym stylu. Rogoźno, Skogi, Murowana Goślina, Poznań. Wiadomo. Środa Wielkopolska. Normalnie u Kasprzyka będziemy się budować. Albo w Kurniku. Gostyń. W Gostyniu to jest chyba jakaś katedra, nie? Dobrze pamiętam? Jest jakaś katedra w Gostyniu? Już tak coś mi się kojarzy, że w Gostyniu jest jakaś takie ten... Ty, a w Malborku właśnie można zamek przejąć? Czekaj, Malbork. Malbork jest... Czekaj, tu jest Koszalin, Kołobrzeg. Koło czego jest Malbork? Malbork gdzieś tutaj powinien być. Bo czekaj, zrobimy tak. Wyszukam po prostu. Malbork. Powiat malborski, województwo pomorskie. Jest Malbork. Tylko, że zamek chyba nie jest w centrum Malborka, czy jest? Kto jest z Malborka? Gdzie jest zamek w Malborku? Rzeczka, wszystko, rozumiesz? Można by ten most przejąć na przykład? Nad rzeką? Go który to jest Malbork? Nie widzę tutaj. To jest Malbork? Chyba nie. Koło tego mostu? Który to jest, widzowie? Koło Tczewskiej, Głównej, Wałowej, Aleja Rodła, Aleja Armii Krajowej. Koło nad mostem? Tutaj? Gdzieś koło Głównej? A to nie wygląda nic jak zamek. Nic nie wygląda, jak tak patrzę na to, jak zamek. To by było chyba widać, nie? Na mapie GPS. W lewo od zaznaczonego. Tutaj? To jest ten zamek? Nie. A może? Nie, no to nie wygląda jak zamek. Tak? To jest ten zamek w Malborku? No nie mogę przybliżyć bardziej. To jest maksymalny zoom. Kurde, nie wiem. Trzeba by zobaczyć. Czekaj. Zamek w Malborku. Mapa. Tu jest jakaś mapa na Google'ach. Zaraz sprawdzę. A co to jest? Mapę mi pokażcie. Pomiędzy mostami po prawej stronie na środku? Pomiędzy mostami są mosty po prawej stronie na środku. To? To może być zamek, to? To może być, no. No to jakbyśmy wybrali, no ten obszar, tylko właśnie przejęli zamek. Zobaczmy, czy da się to zrobić. Malbork nie jest jakimś wielkim miastem, nie? To powinna być inna dynamika niż w Poznaniu, tak mi się wydaje. Chociaż nadal wydaje mi się, że budynków będzie od zajebania, bo to jednak ile Malbork ma populacji? Dużo. No tutaj, wydaje mi się, że to jest zamek, no. Takie grube mury, możliwe. Błonia chyba zamku tutaj są? Chyba no. Kontynuuj. A, na standardowym sobie zagramy. Zobaczymy, czy będzie można przejąć jako budynek startowy zamek w Malborku. Jeśli tak, to... To duży plus dla giereczki XD. Tu jest! Ta! No tak za wiele nie zostało z tego zamku w Malborku, powiem wam. O k***a. Kupa kamieni i trzy budynki na krzyż.
Chyba to chyba nie był dobry pomysł, widzowie. To chyba nie był dobry pomysł. Bez kitu. Malbork jednak chyba odpada. Powiem wam szczerze. Mury są najważniejsze, ale wydaje mi się, że te mury, one już są takie nadgryzione i zombiaki to je sforsują w sekundę w porównaniu do tych, które sam wybudujesz. No, bo zobacz, no to jest kwatera główna. I don't know, man. Centrum logopedii i uzależnień. No nie. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, widzowie. A może na Helu? Z dziadkami. Czekaj, gdzie jest Hel? Łeba? K***a. Gdzie jest Hel? Mielno! Wakacje w Mielnie? Dziwnów, Międzyzdroje, Świnoujście. Ty, gdzie jest Hel? To jest Hel? Nie. Na plaży w Stegnie? Nie, to nie jest. Tu jest Hel, nie. Gdzie jest? Przecież Hel to jest taki cycek, nie? Ustka? Ty, nie mogę Helu znaleźć. Nie, tu już jest Władysławowo. Jastarnia, tu jest Hel, dobra, jest. Jastarnia, dobra. Tu z dziadkami się na Helu normalnie. To też niezła baza operacyjna. Tylko jeśli już bym na Helu, to wolałbym wybrać jakąś wyspę, nie? I zobaczyć, jaka dynamika będzie na wyspie. Na Bornholmie. Wiecie, widzowie, że ja kiedyś byłem na wieczorze kawalerskim, gdzie pana młodego tak schlali, że go wsadzili na łódkę i poleciał na Bornholm? I się obudził w drodze, do Szwecji? Pasuje. Darłowo? Kurde, no nie wiem, za duży wybór, widzowie, ja nie mogę mieć dużego wyboru. Jak chodzę do restauracji, to zawsze menu musi być małe, bo cholipka. Moglibyśmy na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, to też w sumie jest wyspa, co nie? Kto jest z Wrocławia? Wyspa Słodowa we Wrocławiu. Gdzieś tutaj. O, Wyspa Słodowa, proszę bardzo. Pierwszą lokację, którą wskaże ci geogeser. Kurwa, możemy tak zrobić, na Polskę nastawić geogesera. I pierwsze co wyskoczy, to tam na przykład się wybudować. Taki element. A mogę na przykład w takiej totalnej puszczy gdzieś się wybudować? Tu na przykład? Ty, chuj mogę. Co ty mówisz? To jak tutaj przetrwać, jak tu nie ma żadnych budynków? No nie wiem, widzowie, nie wiem. Ja nie potrafię podejmować decyzji, jak mam za duży wybór, nie? Bo tu fajnie, tu może być ciekawie i tak dalej. Puszczy Białowieskiej, no bez kitu, nie? To chyba tutaj gdzieś, w tym kierunku. Fromborg. Braniewo, Pieniężno, Lidzbark Warmiński, Elbląg, Zalewo, w Morągu, o, Olsztyn, Giżycko, o, na Mazurach w Giżycku, mój dom w Cardiff, nie, no to tylko dla mnie będzie wtedy fan. Węgorzewo, ogródki działkowe przejąć, albo tu na przykład taką wyspę, ty. Nie, no muszę zobaczyć na tą mapę, czekaj. A widzisz, jest tu za mało budynków, aby zagrać, proszę wybrać inny obszar. Dobra. Czyli tak nie do końca. No dobra, ale a tutaj na przykład? Tak za mało, czyli no musisz w jakichś aglomeracjach. Mniejszych lub większych, ale musisz. A podświet grywalne pola. O, a w ten sposób. A jak jest żółte, to co to znaczy? Jak jest żółte pole, że niebezpiecznie, tak? Czy trudno, że trudno będzie, bo mało zasobów. A tu na przykład nie mogę? Też za mało, o widzisz, czyli no tak. Nie do końca wszędzie. To też ciekawostka, nie? Że jednak gra wymusza na tobie, żeby w jakichś takich się budować miejscach na wyspie. No dobra, nie, no to momencik. Muszę to sprawdzić, widzowie, bo jestem zafascynowany. Kurwa. Nie no, możesz normalnie w jakichś tych... w Santa Cruz i tak dalej. No ale to są duże wyspy w sumie, nie? Tam dużo ludzi na pewno mieszka. Nie wiem, ile na wyspach kanaryjskich mieszka ludzi. Od cholery na pewno, nie? No dobra, a jakaś taka malutka wieś, czekajcie. Na przykład moje rodzinne strony. Moje rodzinne strony, widzowie, to jest... musimy znaleźć... kurwa, jestem głupi, źle kliknąłem. To nie jest Polska. Brandenburg. Berlin, ja. Kostrzyn. Moje rodzinne strony to jest... Nowy Tomyśl. Jest Nowy Tomyśl. I okolice Kuźnicy Zbąskiej. To z tych regionów ja pochodzę. Oj kurwa, chyba no nie. No chyba nie. Zbąszyń. Chyba no takich wsi, gdzie psy szczekają dupami, nie da rady. Bo tu jest, czekaj, tu jest Nowy Tomyśl. Kolejowa. Olsztyńska kurwa. No nawet nie pokazuje nazw, cholipka. A tu jest chyba Kuźnica Zbąska, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić, nie wiem. Bo to nad jeziorem jest generalnie, ale nie potrafię się odnaleźć teraz. Grodzisk, Nowy Tomyśl, no gdzieś tu chyba. Gdzieś tutaj z tych regionów pochodzę, nie? No dobra, Opalenica, jest Opalenica, ale Opalenica to jest całkiem spore miasto, nie? Tak samo jak Bóg, w którym też za dzieciaka mieszkałem. No, to już są duże... Bóg jest większy od Opalenicy? Nie, Opalenica jest chyba większa od Bóku. Chyba, że coś się zmieniło, za moich czasów to Opalenica była większa. To co, Wrocław? Wyspa Słodowa we Wrocławiu? Tu normalnie. To jest Wyspa Słodowa, nie? Kto jest z Wrocławia? Czy to jest Wyspa Słodowa? To czy to? A? Czy B? Bo nie pamiętam. Z prawej to jest Wyspa Słodowa, ta? Tutaj. Te cztery małe, no. W Oświęcimiu? O Jezu. Nie, no nawet nie chcę mi się teraz szukać Oświęcimia. No dobra, no to zróbmy tu. Obszar. Kontynuuj. Ten obszar był gęsto zaludniony. Poziom trudności może być tu bardzo wysoki. Czy na pewno chcesz kontynuować? O kurde, czyli tego nawet nie przeczytałem, jak grałem w Poznaniu. Czyli łatwiej jest w mniej zaludnionych terenach. Częstochowa? Kurde.
Ośrodek bezpieczeństwa, strefa bezpieczeństwa pod Jasną Górą imienia Marcina Najmana. Ale Częstochowa i klasztor w Częstochowie pewnie będzie taki sam jak Malbork, że będzie po prostu kupa gruzu. Wybieranie miejscówki. Nie, no to jest ciekawe właśnie, nie? To jest, że ta gra ma możliwość ściągnięcia z Google Maps wszystkich większych aglomeracji, nawet w Polsce, i grania na nich. Jest Jasna Góra? Nie, no co wy mówicie? Częstochowa, czekaj, Wałbrzych, Częstochowa jest Legnica, ta moja matematyka, znaczy geografia, Leszno, to napływalni można by zrobić. Tutaj, tu jest Grodzisk Wielkopolski, tu jest Poznań, to Częstochowa jest gdzieś tu chyba, nie? Trzebienica, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra. O, tu jest. I teraz znajdź ten klasztor. To jest, nie? To jest to? To musi być to, nie? Klasztor w Jasnej Górze. Znaczy ta w Częstochowie. To jest chyba to. Pokaż. Ty, jest. Normalnie, jest klasztor. I zobacz, tu moglibyśmy ze spokojem to całe to odgrodzić. Normalnie, strefa wolna od zainfekowanych imienia Marcina Najmana. Zobacz, ile budynków do zaadoptowania. A? Dobre? Dobre chyba, co? Pola uprawne byśmy tu zrobili. Mi się wydaje, że kurde, to jest właśnie rozwiązanie na apokalipsę zombie. Normalnie tutaj w tej wieży robimy kwaterę główną. Dobra, dawaj. Strefa wolna od infekcji imienia Marcina Najmana w Jasnej Górze. Tak. To niech idą. Nowy oddział od razu robię. Niech szukają. Włącz widok przeszukiwania. Przeszukaj budynki. Znajdź puszki, zanieś puszki do kwatery głównej. Dobra. Teraz speedrun robimy pod tym względem, że kolejny oddział, tylko ci już nie mają tych, nie mają broni, więc ten będzie taki upośledzony oddział. Niech przeszukują te wszystkie budynki. Pyk. I lecimy, tak o. Nie no, zajebisty teren mamy. Zobacz. Tutaj też pełno jakiś do przeszukania. Nie no, tu będzie, wyczuwam, że tu będzie giga dobrze. Pewnie za chwilę pożałuję swoich słów, ale wiecie, o co chodzi. Boże, będzie z bronią. Spokojnie. Wiara nas obroni. Trzeba te wszystkie budynki przeszukać w pierwszej kolejności, bo je będziemy adaptować, nie? Na ambulatoria, centra badawcze i tak dalej. Najman już jedzie bronić Jasnej Góry przed zombiakami. To jest nasz klucz do zwycięstwa. Dobra, schronienie. Schronienie, weźmiemy ten budynek. Spokojnie, damy radę, maleńka, nie przejmuj się. Magazyn też potrzebujemy. Magazyn weźmiemy... ten budynek chyba. Jak ten przeszukają, to będzie trzeba go tutaj zaadoptować, nie? Ale to poczekaj, aż oni to przeszukają do końca i to będzie nasz magazyn. A można nazywać tych swoich bohaterów? Nie może im zmieniać nazwy, a szkoda. Niech wszyscy tutaj się zajmą budowaniem tego, a nie się opierdają. O, dwie konserwy tutaj znaleźli? Drzewa, nie ma problemu. Wyciąć te drzewa. Jak Saruman Isengardowy w Isengardzie wyciął wszystkie drzewa, to tak my wytniemy wszystkie drzewa wokół Jasnej Góry i stworzymy tutaj prawdziwy Isengard. Gdzie będziemy orków hodować. To przeszukują. Czy ja mogę im kilka budynków na raz tak kazać przeszukiwać? Nie wiem. Oj. Zombiaki idą. Na spokojnie. Damy radę. Będzie dobrze. Wiem, że shift i prawy dodaje do kolejki, ale nie wiem do końca, czy to dobrze działa. Czy mogę im kilka zakolejkować i oni będą rzeczywiście sprawni, jak będą pełni odnosić to do magazynu, czy co? O to bardziej się rozchodzi. To jest chyba gra polskiego studia. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to polskie studio zrobiło tą giereczkę. Zombiaki na razie nas zostawiają w spokoju, co świadczy o dobrym miejscu, nie? Zombiaki na razie się nie interesują tym, co robimy. Nie, od nowa zaczęliśmy. Po przemyśleniu i nauczeniu się na błędach upadłego Poznania zdecydowaliśmy się stworzyć strefę wolną od zakażenia w Jasnej Górze w Częstochowie imienia Marcina Najmana. No zombiaki na razie się nie agrują, więc zajebiste miejsce tutaj mamy, nie? Ale tutaj mury postawimy, będzie mega fajnie. Mega fajnie będzie. Kurde, chyba za chwilę tutaj przyjdą do mnie. Tutaj też mamy materiały badawcze. Patrzę, czy jakieś stacje policyjne albo wojskowe tutaj są w pobliżu. Ale chyba jest okej. Nawet się nie zbliżają. Zombiaki wiedzą, że tutaj jest teren Marcina Najmana i nie mają szans. Mimo apokalipsy zombie, Najman dalej czeka na Stanowskiego pod Jasną Górą. Oj, dobra, chyba wykrakałem. Dobra, po robocie. Kurwa, coraz więcej tych infected. Dalej, niech się dzień robi, dalej. Oho. Zbadajcie, to jest nasz teren, musimy wszystko o nim wiedzieć. Zakopana? Ty! One się w ziemi zakopują, jak nie mają budynku, żeby ten... Ale jaja, co? Ogarniemy. Najpierw niech oni zbudują ten magazyn, znaczy budynek mieszkalny, a następnie magazyn, to jest o wiele ważniejsze.
Dobra, zbadamy to na spokojnie. Czyli jakby te wydarzenia są po prostu losowo nakładane na budynek, ale są takie same jak w poprzednim playthrough. Na to wychodzi. Dobra, ci tutaj zbierają, to no raczej dzisiaj oni nie zdążą tego zbudować niestety. A ścinają te drzewa? Ścinają. My nie mamy surowców. No właśnie, to nie ma sensu trzymania tyle. Niech idą kurwa to drzewo tutaj ogarniać. Więcej zbieraczy, jak tutaj przydzielić więcej zbieraczy? Można to jakoś kontrolować? Nie wiem, nic wam nie będzie. Lewym dolnym można ludźmi zarządzać? O, zbieracz. O, tak. To nam jest potrzebne. Dawać to drewno, szybko. Dobra, nie no, teraz to o wiele sprawniej to wyjdzie, bo ten Poznań, który upadł, to miał jeden taki problem, że ja nie wiedziałem jeszcze do końca, jak zarządzać tym wszystkim, nie? A teraz już nadal nie twierdzę, że umiem, ale na pewno to sprawniej pójdzie. Nie, chowałem się w budynkach po prostu. Nadal musisz z nimi walczyć, tylko w budynkach, nie? A nadal wiąże się z zagrożeniem tracenia ludzi, nie? Dawać to drewno. Szybko. Zbierajcie to. Zaraz się znowu dzień skończy, oni przestaną pracować. Ajajajajajaj. Dobra, no oni mają co robić. Na razie chillera przeszukują. Czekamy, aż tutaj surowce dropną. Strasznie wolno to im idzie, kurwa, nie? Tym zbieraczom. Dobra, ci są zapakowani, jakąś amunicję poznajdowali. Tutaj jeszcze jacyś ludzie, to tych ludzi też będzie trzeba zgarnąć. Chillera. Bo zaraz dzień się skończy. A coś, kurwa, tego drewna nie przybywa. Ile tutaj jest procent? 53? 3%. Co oni tak wolno zbierają to drewno? Jakby się zacięli, nie? O kurwa, horda idzie. Gdzie jest moja ten... jednostka. A, oni się w budynku skitrali. No to trzeba ich rozdupić, to jest nasz teren. Że ci z maczetami tutaj w ogóle wbijają XD. Dobra, nie ma problemu. No trochę tego drewna zebrali, ale malutko. Oj, ludzie nam giną. O, dwóch nam zginęło. A nie, żyją, dobra, nieważne, kłamałem. O, idą za nami, no, zaczyna się robić. Jednak kurwa przychodzą. Dwie hordy. Złapią ich? A, chowajcie się do budynku, szybko! Oj. Za ciasny zaułek tutaj wydaje mi się. No, giną nam. Niedobrze. Trzeba wieżyczki pobudować, bo kasztan jest straszny. Ty, coś się tu zacięło. Za ciasno tu jest, ty. Ta, tutaj jest za ciasno, oni się coś bugowali. Bez kitu, no jeden oddział straciliśmy. Kurwa, niedobrze.